2 kwietnia 1997 roku, data dla kibiców szczególna i pamiętna. Udało nam się wtedy w Chorzowie zatrzymać Włochów. Jednym z tych, których wtedy zatrzymali, był Paweł Wojtala. Witam Paweł bardzo serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry, witam. 23 lata to szmat czasu, ale nie takie rzeczy pamiętamy. Jak ty wspominasz ten dzień na Śląskim w Chorzowie, kiedy oglądało was ponad 30 tysięcy osób? Każdy mecz na Śląskim, jeszcze tym poprzednim Śląskim, czyli przed remontem, to było wielkie wydarzenie. To wtedy na ten stadion mówiło się narodowy, nasz, więc nasza też jak gdyby taka twierdza. Wspaniała atmosfera, wspaniały mecz. Znakomita sytuacja, której nie strzeliłem, ale mecz się kończy 0-0. Na pewno sporo emocji, dobry wynik, ale myślę, że akurat w tym spotkaniu byliśmy w stanie przeciwko tym wielkim wtedy Włochom pokusić się o coś więcej. Trzeba pamiętać, to była reprezentacja, która co prawda w Anglii w 96 roku nie zawojowała w Mistrzostwach Europy, bo odpadła w grupie, ale z kim oni grali w grupie? Grali wtedy z Niemcami, Czechami, czyli późniejszymi finalistami turnieju, ale już 2 lata później we Francji podczas Mistrzostw Świata Włosi grali bardzo dobrze i odpadli dopiero po rzutach karnych z triumfatorem, z reprezentacją gospodarzy. To nazwisk za moment, bo to były też wielkie nazwiska, natomiast trzeba powiedzieć tak, to spotkanie pamięta się dzisiaj dwojako. Po pierwsze, Paweł Skrzypek genialnie wykluczył z gry Gianfranco Zole. Po drugie, najlepszą sytuację w tym meczu mieli nie napastnicy reprezentacji Polski, a obrońca reprezentacji Polski, wtedy chyba HSV Hamburg, tak? Dobrze pamiętam? Tak. Z Hamburga przyjeżdżałeś na mecz. Paweł Wojtala. To ja bym od tej drugiej sytuacji chciał zacząć. Rzut wolny, dośrodkowanie, piłka odbita, idziesz w górę, wykorzystujesz warunki fizyczne i później się łapiesz za głowę. Łapiesz za głowę, bo to nie żadne tłumaczenie można, ale w sytuacji, kiedy uderzałem piłkę, już byłem, że tak powiem, opadałem w dół, czyli nie uderzyłem jej w najwyższym swoim punkcie wyskoku i nie miałem też jak gdyby siły czy możliwości, żeby tą piłkę skierować niżej, pod poprzeczkę. Przestrzeliłem nad, są zdjęcia, widziałem kiedyś, mi ktoś tam gdzieś przypomniał, przysłał, kiedy bramkarz Peruzzi, nie wiem czy mi ręką nie sięga gdzieś do połowy klatki, więc ten zapas i wyskok był rzeczywiście imponujący, jednak zabrakło zduszenia tej piłki do dołu, zabrakło tego, żeby ją wmieścić w bramce. Byłem już, jak powiedziałem, trochę popadającym, bardzo szkoda. Ale zawsze też trzeba spojrzeć na to, że to był dopiero początek spotkania. Więc jeszcze było sporo czasu na to, żeby jednak te losy i zmienić, i w jedną, i w drugą stronę. No teraz o tej grze twojej podstawowej, defensywnej, Paweł. Wtedy 2 zawodników wyszło w reprezentacji Italii w podstawowym składzie, jeśli chodzi o napad. To był Christian Vieri. Jego sezon 96-97 to w Juventusie były 4 bramki w Champions League, 8 goli ligowych. I Gianfranco Zola w świetnej formie po transferze do Chelsea, najpierw w barwach jeszcze Parmy, bramki w Serie A i później już 8 goli w rozgrywkach Premier League. No, 2 takie nazwiska, że wydawało się wtedy, że reprezentacja prowadzona przez Antoniego Piechniczka w zasadzie jest skazana na pożarcie. Jak byście zatrzymali tych ludzi wtedy? Zatrzymaliśmy dyscypliną, zatrzymaliśmy zaangażowanie, zatrzymaliśmy walką. Troszkę też pewnie w kilku momentach mieliśmy troszkę szczęścia, ale myślę, że byliśmy. No tak, trener Piechniczek trochę nas, pamiętajmy, grał się trochę innym systemem, niech wszyscy jeszcze pamiętają. To nadal pamiętają to, że się grało 2 kryjących, stoper ostatni i 2 kryjących, czyli Paweł. Tak jest. I Paweł Skrzypek dopasowany do Gianfranco Zoli, ja walczący z Vierim gabarytowo i wzrostowo, żebyśmy pasowali. Trudny przeciwnik. Dla mnie to praktycznie przez cały mecz walka, nie tylko taka piłkarska, ale też siłowa, zastawianie się, przepychanie się. Wiemy, jak Vieri grał, ale chciałem zwrócić na ważną uwagę też. Zobacz, o jakich cyfrach mówiłeś, tych napastników, wtedy uznawanych za znakomitych. Tak? Strzelił 4-8 bramek. I był uznawany za znakomity. Dzisiaj, jak świat poszedł do przodu, jak zawodnik nie strzeli 20 w swojej lidze, to wszyscy nosem kiwają, tak? Także tutaj też to bardzo, bardzo się zmieniło. No, pełną dyscypliną na pewno i zaangażowaniem to było takie spotkanie, które też na pewno nam Stadion Śląski pomógł. Dobrze się grało w tym meczu. Dobrze się grało i też trzeba pamiętać, że my mieliśmy w reprezentacji wtedy całkiem niezły skład, bo z Bundesligi z tobą przyjechał wtedy Andrzej Juskowiak z Borussii Mönchengladbach, był świętej pamięci Henryk Bałuszyński,
Był Piotrek Nowak, który wtedy był takim suwerenem, jeśli chodzi o środek boiska. Natomiast też interesuje mnie to, co wtedy mówił Antoni Piechniczek, jeżeli pamiętasz oczywiście, przed meczem w szatni, bo to było już prawie 11 lat od tak zwanej klątwy obecnego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, twojego szefa, Zbigniewa Bońka, który powiedział w Meksyku po tym, jak odpadliśmy z Mistrzostw Świata, że to jeszcze trochę wody w Wiśle upłynie, zanim Polska zagra w Mundialu. To było 11 lat. Co mówił Antoni Piechniczek przed takim meczem z Włochami? Nie pamiętam dokładnie, bo tu nie jestem z tych akurat zawodników, którzy pamiętają każde słowa trenera, każde słowa kolegów. Na pewno była pełna mobilizacja i nie myśleliśmy o tej klątwie. Ta klątwa się przewijała zawsze po eliminacjach, nieudanych eliminacjach, ale pamiętajmy, że też mieliśmy taką, a nie inną grupę eliminacyjną wtedy do Mistrzostw Świata, tak? Bo to był do Mistrzostw Świata w 98 we Francji, czyli Włosi i Anglicy w naszej grupie. Więc bardzo, bardzo trudna grupa. Mobilizowaliśmy się na każde spotkanie i każdy miał swoje zadania. Każdy miał, tak chociażby patrząc z perspektywy defensywy, przydzielonych napastników do krycia, którymi musiał się opiekować, z którymi walczył na boisku. I nie pamiętam sobie, że mi myślę, że nie było, przekonany jestem w 99%, żadnego odnośnika do tak zwanej klątwy. Dobrze, Paweł, to jeszcze jedno pytanie w takim razie, bo po drugiej stronie w linii defensywnej już powiedziałeś, Peruzzi był w bramce, znakomity bramkarz, ale też byli obrońcy, Costa Curta, Ferrara, Paolo Maldini i był Cannavaro. To jest człowiek, który wtedy mógł patrzeć, załóżmy, w kierunku Matiasa Zamera. Matias Zamer, złota piłka w 96 roku, czyli raptem rok wcześniej. A w zasadzie upłynęły 3 miesiące od momentu, kiedy dostał złotą piłkę Matias Zamer. Cannavaro, jak wiemy, po Mistrzostwach Świata w 2006 roku został najlepszym piłkarzem globu. Pamiętasz coś z gry Maldiniego, Cannavaro, Ferrari? To byli twoi idole w tamtych czasach? Na pewno szczególnie Maldini, tak? No to historia piłki, nie tylko włoskiej, historia piłki światowej. On zawsze był zawodnikiem, który mi się podobał, jego sposób gry, ale kiedy się wychodzi na boisko, to się nie zastanawia nad tym, kto tam gra z drugiej strony, szczególnie jeszcze w defensywie, jak on gra w tym meczu, tylko patrzy się i koncentruje na siebie. Mówisz oczywiście o tej bardzo wielkich nazwiskach, które później i wcześniej też, no bo Maldini już wcześniej od wielu lat funkcjonował w reprezentacji Włoch w europejskich pucharach, więc zawsze to były wielkie gwiazdy. To nam często wtedy przychodziło się spotykać z gwiazdami formatu światowego, ale też byliśmy w stanie się im przeciwstawić. Niestety grupy, które graliśmy, były troszkę inaczej. Było mniej krajów w Europie, inny trochę świat piłkarski, który nie lubię porównywać, bo minęło 23 lata chociażby od tego meczu, czy minie za chwilkę, więc musimy patrzeć na to, co tu i teraz. W tamtym czasie nie było nas stać po prostu na to, żeby awansować. Nie byliśmy też losowani z pierwszego koszyka, co ostatnio się naszej reprezentacji zdarzało. To jeszcze taka krótka, mała zagadka na koniec. Paweł, kto komentował tamto spotkanie w Telewizji Polskiej? Oglądałeś powtórki, wiesz, pamiętasz? Nie oglądałem, oglądałem tylko krótkie skróty. Nie wiem, kto mógł komentować w tamtym czasie. Chociaż redaktor Dariusz Szpakowski. Za dużego wyboru nie ma. No. Redaktor Dariusz Szpakowski, a jako ekspert? Zbigniew Boniek. A proszę bardzo. I co mówił? A właśnie. Być może w ramach Retro TVP Sport zobaczymy to spotkanie, to wtedy na pewno poinformuję SMS-em o dacie, godzinie emisji. Paweł Wojtala, aktualnie prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, a kiedyś świetny reprezentant Polski, uczestnik meczu z 2 kwietnia 1997 roku, był dzisiaj z nami. Paweł, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.